Dobry wieczór Państwu. Zapraszam bardzo serdecznie na koncert, no już prawie w noworocznym klimacie. Gala sylwestrowa, muzyki i tańca, Sylwester w światłach Broadwayu, taka uwertura do Sylwestra, do nowego roku 2015. Dzisiejszego wieczoru wystąpię ja w roli skrzypaczki, bo skrzypaczką jestem z pierwszego wykształcenia. Ostatnio poznaliście mnie Państwo również w roli menadżera. Dzisiaj wystąpię z przyjaciółmi, z którymi znamy się od lat i muzykujemy, Tomaszem Stockim, koncertmistrzem Opery Wrocławskiej, Rafałem Dyndą, Wiktorem Szmajdą, a przede wszystkim Dorotą Ujdą Jankiewicz, Andrzejem Jankiewiczem, wspaniałymi solistami, którzy wystąpią przed Państwem, przed oleśnicką publicznością. Jako oleśniczanka cieszę się, że udaje się w naszym mieście organizować tak wspaniałe wydarzenia artystyczne. Występowałam tu grając na skrzypcach współczesnych, skrzypcach barokowych, bo takie studia kończyłam też w Dresdne Akademii für Alte Musik. A przede wszystkim prezentowałam wielu znakomitych artystów już jako menadżer, bo obecnie pracuję w Narodowym Forum Muzyki, ale skrzypaczką w związku z rodzinnymi korzeniami, pierwszym wykształceniem pozostałam. Bardzo mi miło, że po wielu latach mogę gościć w tej pięknej sali Oleśnickiego Ośrodka Kultury. Jestem oleśniczaninem od urodzenia. Tu się wychowałem, tu przeżyłem swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Potem już był czas wrocławski, średnia, wyższa szkoła muzyczna, teraz Akademia imienia Lipińskiego, którą kończyłem na dwóch wydziałach i pracuję obecnie we Wrocławiu w ogólnokształcącej szkole muzycznej oraz jestem koncertmistrzem orkiestry opery wrocławskiej. A tą działalność, którą Państwu dzisiaj będziemy mieli przyjemność zaprezentować, uprawiam niejako poza swoimi zwykłymi obowiązkami zawodowymi. Strasznie się cieszę, że mogę oleśnicy w przeddzień Sylwestra, w przeddzień przywitania nowego roku 2015 sprawić taki muzyczny prezent. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten ciągle jeszcze trwający okres świąteczny. Pragnę serdecznie podziękować za to, co za nami. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami przez cały rok.